i grzech sprawił przepaść, że nie możemy przyjść do Boga. Ale Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, aby miał życie wieczne. Chcę, żebyś dzisiaj usłyszał tą bardzo najważniejszą informację, jakąkolwiek możesz usłyszeć w życiu, że Jezus Chrystus jest realny, że On umarł za twoje grzechy, że On zmartwychwstał, że On może twoje życie odmienić całkowicie na nowo. Ja byłem stołocznikiem, kilkakrotnie chciałem popełnić samobójstwo w życiu. Nienawidziłem swojego życia i krzywdziłem innych ludzi. Mimo tego, że chodziłem do kościoła i myślałem, że przez swoje uczynki będę mógł być zbawiony. Słowo Boże nam mówi, że nie przez uczynki swoje nikt nie może być zbawiony, a jedynie przez łaskę. Jest to Boży dar, nie z naszych uczynków. Chcę, żebyś dziś dowiedział się o tym, że Bóg to nie jest religia, że to nie jest tradycja, że On naprawdę jest realny i zbawienie nie przyjmiesz przez swoje uczynki, nie przez to, że jesteś dobrym człowiekiem, a jedynie możesz to przyjąć przez wiarę. Słowo Boże mówi, że jeśli wyznasz swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Chcę ci powiedzieć, że Bóg jest Bogiem miłości. Bóg jest Bogiem mocy, który może zmienić całkowicie twoje życie. Tylko jeżeli przyjdziesz do Niego i ukorzysz się przed Nim. Słowo Boże mówi, że jeśli będziesz szukał Boga, znajdziesz Go. Jeżeli będziesz szukał Go z całego serca, On ci się objawi. On przyjdzie do twojego życia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie, abyś ty mógł żyć, abyś ty był wolny od chorób, abyś ty mógł być wolny od grzechu i od wszelkiej niemocy w twoim życiu. Jezus Chrystus chce, byś ty dziś oddał Mu swoje życie. Jezus Chrystus chce, byś ty był zbawiony, byś mógł doświadczyć Go w swoim życiu. Słowo Boże mówi, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus, że On jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Jezusa. On jest jedyną drogą, On jest prawdą, On jest życiem i zmartwychwstaniem. Jeżeli chcesz życia, przyjdź do Jezusa, oddaj Mu całkowicie swoje życie, całkowicie oddaj Mu swoje serce, oddaj wszystkie troski i zmartwienia Jemu. Amen.